Jesteśmy w Augustowie nad rzeką Netta i tutaj właśnie siedzimy na barce, którą sprowadzono do tego miasta dla turystów. A z nami jest były burmistrz i poseł Leszek Cieślik i obecny burmistrz Kazimierz Korzuchowski. Witam serdecznie panów. Jak się panom podoba ta inicjatywa? Bardzo się podoba i ona jest naprawdę potrzebna tutaj i to jest taki nowy produkt, chyba będzie to hit, taki turystyczny, szczególnie, że może pływać praktycznie każdy na tym, na szczególnie nie tylko po jeziorach, ale i po kanale Augustowskim, a jeżeli kanał Augustowski jeszcze będzie wyremontowany tak do końca, no to możemy płynąć tą jednostką, tą barką na Białoruś, na Litwę. To naprawdę po prostu jest rewelacja. Panie burmistrzu, widzi pan przed tym przyszłość? Tak, no zdecydowanie tak. Myślę, że to i na grzyby, i na ryby można tym dopłynąć, bo to świetnie się do tego nadaje. Pogoda nie ma znaczenia, nie musimy wyglądać na słońce. Może padać deszcz, a można świetnie zwiedzać. Spacerowe tempo, świetne warunki przyrodnicze i tylko tak. Takich barek jeszcze potrzeba. Jak najwięcej. Andrzej tu zaczął pierwszą, ale myślę, że nie ostatnią. Ta jego baza będzie się z każdym rokiem powiększała, a turystów na pewno będzie chętnych z tego skorzystać jak najmniej. Ja się jako jeden z pierwszych chyba się piszę, może nie na tygodniowy rejs, ale na taki krótszy, żeby spróbować swoich sił, no bo przede wszystkim nie potrzeba żadnych uprawnień na to. I to jest najważniejsze. Krótki instruktaż, po którym można wypłynąć, oczywiście zachowując jakieś podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Pisze pan się na pierwszy rejs? Nie wiem, czy Andrzej mnie puści na pierwszy rejs, ale na pewno jeden z pierwszych. Za chwilę z nim porozmawiamy. A przed nami Andrzej Gniedziejko, właściciel barki 007 na rzece Netta, prywatnie mój brat. Andrzej, powiedz mi, no to jest problem, ale w Augustowie jest tyle jednostek pływających, są łódki, kajaki, żaglówki, statki. Czy jeszcze jest potrzebna barka? Tak, myślę, że właśnie to jest jednostka, która wypełnia niszę, której do tej pory jeszcze nie było. W tym momencie jest to jednostka, która daje możliwości żeglowania w sposób w dłuższym okresie czasu niż jeden dzień. Czyli można na niej nocować i pływać tydzień lub dwa. Teraz tak, gdzie można pływać taką barką? Barka dedykowana jest na kanał Augustowski. Zresztą domena, którą zarezerwowałem i nad którą pracuję, www.kanałaugustowski.pl, ma być poświęcona właśnie tej formie turystyki i ma być poświęcona również kanałowi augustowskiemu. I z tego, co mi powiedziałeś wcześniej, to zdradzę może tajemnicę, to nie jest koniec ta pierwsza barka 007. Tak, jest to pierwsza pilotażowa jakby jednostka, która w tym roku już znajduje się na wodzie. Następna barka będzie przygotowywana na następny sezon. Czyli następny sezon rozpoczniemy już z dwoma jednostkami. Dzięki, powodzenia. Dziękuję ślicznie.